nie lubię określenia fanami, lubię określenia obserwatorami. Te osoby mnie śledzą i tak widać dzisiaj za namową i po tym jak wrzuciłem taką informację, że coś takiego chcę organizować, pojawiło się mnóstwo osób, więc bardzo z tego powodu się cieszę. I lubię się integrować z osobami, które tam działają na moich social media, komentują, udzielają się, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Są słowa dopingujące, motywujące mnie, że śledzą mnie i bardzo szanują to, co zamieszczam na moich social media, więc to jest właśnie fajne, że ludzie to dostrzegają, dostrzegają to, co mamy im do przekazania, więc się cieszę z tego powodu. Się denerwowałam, no, dużo ludzi patrzyło i nie mogłam po prostu się skupić na jednej rzeczy. I fajnie się z nim tańczy i prowadzi też w miarę dobrze. Jest bardzo pozytywną osobą, bardzo miłą i naprawdę świetnie się z nim rozmawia, jest bardzo szczery i bardzo mało osób właśnie wstawia różne rzeczy, gdzie on jest, co teraz robi i nam pokazuje tak naprawdę cały jego świat, całe jego życie. Znam jego znajomych i mogę powiedzieć, że wszyscy, których znam, mają o Rafale bardzo dobre zdanie i moje zdanie takie samo jest. Najbardziej podoba mi się w nim prostota. Na pewno to, że jest skromnym człowiekiem i nie daje poznać sobie po sobie tego, co osiągnął, a osiągnął bardzo dużo, tak mi się wydaje. I jest nadal skromny i pozostaje tym samym człowiekiem. Rafał na pewno ma dużo fanek, więc każda będzie się musiała z tym pogodzić, że kiedyś znajdzie sobie dziewczynę swojego życia.